To są artyści rynków, Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. Dziś Maciej Leściosz, Łukasz Wardyn, CMC Markets. Żyjemy w dniach, kiedy wszyscy przez przypadki odmieniają słowo koronawirus. Zrobimy teraz krótką wycieczkę przez rynki walutowe i surowcowe, ale koronawirus będzie tutaj między wierszami na pewno występował. Zaczynajmy od walut, od złotego. Łukaszu, złoty osłabiony. Nie wiem, czy to z powodu wirusa, czy może z powodu nie najlepszych różnych danych dotyczących polskiej gospodarki, ale w drugiej połowie stycznia właściwie te najważniejsze waluty wobec złotego bardzo się wzmocniły. Frank wyraźnie powyżej 4 zł, euro kosztuje więcej nawet niż 4,29, dolar więcej niż 3,89, funt na poziomie 5 zł i prawie 10 groszy. No i właśnie do tych kwestii jeszcze można sytuację na wykresie techniczną wskazać, która no nieciekawie wygląda, bo jeżeli spojrzymy na indeks złotego, to on w styczniu doszedł do tego samego poziomu, gdzie był ważny opór. Ten opór już był kilka tygodni wcześniej testowany i odbiliśmy się od tego oporu, schodzimy w dół. No i to wygląda w tym momencie kiepsko generalnie, gdzieś tam złoty idzie, patrząc tylko na wykres, nie patrząc na, nie analizując sytuacji i tła, to idzie w kierunku tego dna z 2016 roku, więc słabo to wygląda. No ale teraz no, faktem jest, że trudno nie patrzeć, nie analizować złotego właśnie pod kątem tego wszystkiego, co się dzieje w Azji, bo na pewno jest jakieś odejście od ryzyka na światowych giełdach, na światowych rynkach. Nie jest to na razie jakaś wielka panika, ale no, giełdy wyszły tak mocno, były tak mocno rozgrzane, że należała się jakaś korekta. To jest no, idealny moment do tego, żeby zredukować swoje pozycje. I to widać, i to na pewno waży złotemu. Tutaj ten poziom 4,33 na euro złoty będzie ważny, 3,93 na dolar złoty. I równie ważne właśnie będą te słabsze odczyty polskiej gospodarki, bo one PKB były gorsze od oczekiwań. I troszkę inwestorzy się przestraszyli, bo mamy niskie stopy procentowe, rośnie inflacja i mocniej siadła nam gospodarka w momencie, gdy gospodarka europejska nie spada. Czyli właściwie był taki moment, gdzie można i cały czas można mieć nadzieję, że gospodarka europejska będzie powoli odbijać, a tutaj mamy tak słabe dane z naszej gospodarki, więc jest kilka czynników i to na pewno nie tylko akurat kwestia koronawirusa. A ten 31 stycznia brexitowy będzie jakoś ważny, jest ważny. Funt wyraźnie, bardzo wyraźnie przekracza granicę 5 zł. Jeszcze 2 tygodnie temu byliśmy mocno poniżej 5 zł. Ale tutaj nie wydaje mi się, bo ten Brexit jest tak naprawdę z punktu widzenia rynków tak samo niekorzystny dla funta jak dla złotego, więc tutaj nie wydaje mi się. To teraz z Wielkiej Brytanii przeskakujemy do Stanów Zjednoczonych. Fed, amerykańska polityka pieniężna. Zmian stóp procentowych przed chwilą nie było, no ale od połowy 2019 roku Amerykanie 3 razy stopy procentowe obniżyli. Teraz mówią stop. Mówią stop i w zasadzie rynki się spodziewały tego, że nie dojdzie do żadnych zmian. Tutaj nie dawano większych szans na jakiekolwiek obniżki dalsze. Sama konferencja po decyzji o utrzymaniu stóp na niezmienionym poziomie w zasadzie też nic nowego nie przyniosła, dlatego że były powtórzone te frazesy, które były powtarzane wcześniej, czyli że tutaj jest sytuacja stabilna i najprawdopodobniej póki co należy się jej przyglądać i nie dokonywać zmian w najbliższym czasie, ale mimo wszystko, mimo że rynek odebrał te słowa Jeremy Powella jako umiarkowanie jastrzębie, czyli nie kontynuujemy cyklu obniżek, no to można tutaj między słowami doszukać się takich dość gołębich sygnałów, mianowicie same obawy o to, czy gospodarka globalna będzie dawała sobie radę, co może rzutować w przyszłości na gospodarkę amerykańską, co musiałoby jakieś ruchy ze strony
Fedu wywołać. Druga rzecz, Jerome Powell wydaje się trochę obawiać utrzymywania inflacji poniżej 2%, dopuszczenia do zejścia poniżej 2%, więc tutaj też to wymagałoby w pewien sposób poluzowania dalszego polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Zresztą spotkałem się z takimi opiniami analityków instytucji międzynarodowych finansowych, które zakładają nawet ruchy jeszcze w tym roku, w 2020, do zejścia stóp procentowych do poziomu zera. Więc no, są różne opinie. Natomiast też ciekawa rzecz, niedawno została powołana przez Donalda Trumpa, który jest zdecydowanym przeciwnikiem działań aktualnego prezesa Fedu. Cały czas naciska na to, żeby jednak FOMC i Fed obniżyły stopy procentowe. Powołał osobę, która jest dość gołębio nastawiona jako gubernatora Fedu i jest to osoba, która w przyszłości może nawet teoretycznie objąć stanowisko szefa Fed, jeżeli dojdzie oczywiście do reelekcji w tym roku Donalda Trumpa. Judy Shelton to jest osoba, która właśnie póki co jest gubernatorem Fed, no ale jeżeli wszystko się potoczy po myśli Donalda Trumpa, mogłaby dla niego być konkretnym wsparciem i na to Donald Trump również liczy. To teraz rynki surowcowe i znowu wrócimy do wątku z koronawirusem, który złotu pomaga, a ropie szkodzi, jeśli o ceny chodzi. Zaczynamy od złota, jesteśmy bardzo wysoko w granicach 1580 dolarów za uncję. Ale tutaj widać, że właśnie, owszem, jest wzrost, ale nie jest on jakiś drastyczny, więc myślę, że właśnie złoto pokazuje nam w tym momencie dość dobrze, jaka jest atmosfera związana właśnie z tą epidemią na rynkach finansowych. To znaczy, no, na razie bym powiedział, że to jest ostrożność, ale do paniki jeszcze jest daleko. No, ale złoto jest i tak w trendzie wzrostowym, więc po dojściu do tego właściwie naruszeniu 1600 dolarów za uncję mieliśmy korektę i teraz powoli idziemy w górę, więc takie zdarzenia jak epidemia, czy takie zdarzenia, które mamy geopolityczne na Bliskim Wschodzie, no one będą pomagać rynkom metali szlachetnych. Zwróciłbym uwagę na złotego w złotych, bo tutaj sytuacja bardzo ciekawie wygląda. No jeżeli jesteśmy bardzo blisko wyznaczenia takich definitywnych nowych szczytów, znacznie powyżej 6000 złotych, za uncję, i no jeżeli opuścimy to miejsce, w którym teraz jesteśmy, no to możemy poszybować, więc no generalnie trend złota, po prostu trend wzrostowy na złocie ma się po prostu bardzo dobrze. Ropa nie szybuje, wręcz przeciwnie, spada. Jeszcze niedawno za Brent płacono wyraźnie więcej niż 60 dolarów za baryłkę, teraz mniej niż 58. WTI od 2 stycznia traci z 63 do 53-52 dolarów. No to jest 17% ponad spadek wartości ropy naftowej. Oczywiście tutaj jest między innymi wina obaw o rozwój koronawirusa, jak to będzie rzutowało na gospodarki, ale przede wszystkim na gospodarkę chińską, która jest bardzo ważnym importerem właśnie ropy naftowej. Tam zużycie tego surowca jest bardzo, bardzo duże, no stąd spadki, ale akurat ten wczorajszy impuls taki spadkowy został wywołany czymś innym i już też ostatnie tygodnie nas przyzwyczaili do tego, że właśnie środa jest tym dniem, kiedy pojawiają się solidne ruchy na tym rynku, dlatego że pojawiają się dane na temat zapasów, które w ostatnim czasie wyjątkowo są nietrafione, czyli prognozy jedno, a faktyczne wyniki mówią zupełnie co innego. I wczoraj też rozminęły się prognozy o 3,2 miliona baryłek, jeżeli chodzi o zapasy. Tutaj rynek oczekiwał, że zapasy wzrosną o 300 tysięcy baryłek, a wzrosły o 3,5 miliona baryłek. Także gigantyczny wzrost. No i oczywiście automatycznie mamy spadek. A biorąc pod uwagę, jak ta sytuacja wygląda w tym momencie, że w Chinach w ogóle są niektóre miasta, nie przyjmują transportu tego surowca, to sytuacja może się zmienić. Tu oczywiście mówimy o zapasach w Stanach Zjednoczonych, ale tutaj jest import surowca do Chin ma też znaczenie, więc
te dane mogą wpływać w przyszłości. Tym bardziej, że jesteśmy teraz na poziomie wsparcia z okolic połowy 2019 roku. Jeżeli ten poziom wspomniany zostałby przełamany, no tutaj jest otwarta droga do jeszcze niższych poziomów, w ogóle do minimów z roku 2019. To teraz dwie wielkie amerykańskie firmy ogłaszają wyniki finansowe za ostatni kwartał minionego roku i wyniki są nadspodziewanie dobre. Spółka Apple, świetny rezultat, powyżej prognoz. Rewelacyjny rezultat, jak spojrzymy tak naprawdę, jak ta spółka już się rozwinęła, jaki już pułap osiągnęła i jeżeli jest w stanie zwiększyć swoje przychody o 9%, wzrost zysku na akcję o 19% i to jest jeszcze mocniej niż i tak wydawało się bardzo wyśrubowane oczekiwania analityków, no to jest po prostu rewelacja. Ciekawe spostrzeżenie. Kapitalizacja Apple jest podobna do kapitalizacji DAX-a, czyli 30 spółek. To moim zdaniem to jest świetna ilustracja tego, gdzie jest, oczywiście w przenośni, ale gdzie jest Europa ze swoim biznesem, a gdzie są Stany Zjednoczone. Jaka to jest gigantyczna różnica. Co myślę zaskoczyło, że i mnie, i analityków, że im plus w wynikach Apple'a była sprzedaż iPhone'ów, gdzie udało się jeszcze ją poprawić. To, o czym akurat rynek myślał wcześniej już, co nie było zaskoczeniem, ale im plus dalej są akcesoria, czyli mówimy tutaj o zegarkach, mówimy tutaj o AirPodsach. Jeżeli chodzi o różne usługi Apple'a, to powiedzmy tutaj jest status quo, nie ma jakiejś dużej zmiany. Słabną iPady, słabną Maci w sprzedaży i to jest im minus, ale ja myślę, że to jest taki bardzo ciekawy portfel, miks produktów i każdy ma troszkę inny cykl życia i wygląda na razie na to, że Apple świetnie sobie radzi w stymulowaniu konsumentów i stąd są te dobre wyniki. Dzisiaj mówimy o tym, że iPady i Maci mają się gorzej, a za rok na przykład Apple nas zaskoczy tym, że to będzie wyróżniający się sektor. No, Chiny nie pomogą, ta sytuacja w Chinach teraz Apple'owi nie pomoże. No właśnie, bo skądinąd wiemy, że Apple jednak koronawirusa też się boi. Tak, i tutaj jest kwestia, jak długo to potrwa. Na razie rynki jeszcze są w stanie być taką cierpliwą, mieć postawę, czekać, no ale im dłużej będzie to trwało, tym coraz bardziej będą się niepokoić, a później, bo już będzie widać to w wynikach, to nie tylko Apple, ale na przykład też dobra luksusowe, sprzedaż samochodów, no wiele, wiele gałęzi. Na razie jeszcze to nie jest ten moment, wszyscy liczą, że ta krzywa zarażeń zmieni kształt. No i są w miarę jeszcze spokojne. No na razie kształt zmienia krzywa notowań Tesli na giełdach mocno w górę po ogłoszonych wynikach za miniony kwartał. Też wyniki bardzo dobre, doskonałe. 105 milionów dolarów zysku. Tak, no jeżeli chodzi o Tesla, to Tesla jest taką spółką, której akcje szły w górę nawet kiedy ona nie zarabiała, więc jeżeli mamy wyniki mówiące o tym już i to drugi raz z rzędu, o tym, że jest zysk, no to jak, że tutaj ma nie pojawić się taki skok, jak się pojawił, około 10% na otwarciu. W notowaniach wczoraj posesyjnych po ogłoszeniu tych wyników jeszcze wyższe były ruchy i wyższe wzrosty. Natomiast no, tutaj po raz kolejny mamy spore też oczekiwania co do przyszłości, no bo wyniki one są dobre, ale tak naprawdę nie odzwierciedlają aż tak dużego ruchu, bo patrząc na wykres, można by mieć takie wrażenie, że patrzymy na wykres jakiejś spółki, jakiegoś startupu ze Stanów Zjednoczonych, a nie spółki, która w tym momencie już pod względem kapitalizacji jest drugą spółką motoryzacyjną na świecie. Jedynie Toyota jest większa, także prześcignęła już tych wszystkich gigantów. No a cały czas faktycznie ruchy są bardzo duże. Elon Musk zapowiada na rok 2020
tym sprzedaż 500 000 samochodów. No to są wartości wcześniej nieosiągane i zresztą bardzo często wcześniej te zapowiedzi mocno rozmijały się z rzeczywistością. Te wyniki z ostatniego kwartału pokazały, że już coraz bliżej tej prawdy jesteśmy, już niewielkie są różnice, więc faktycznie tutaj są nadzieje przede wszystkim związane z tym, że została uruchomiona fabryka w Szanghaju, chociaż w świetle ostatnich wydarzeń tutaj też jest pewne zagrożenie, prawda? No bo mówimy o Chinach, o koronawirusie, dzisiaj wielokrotnie ten temat się pojawiał, no tutaj może być jakieś zagrożenie wstrzymania produkcji, no ale póki co przynajmniej sama spółka w jakichś oficjalnych swoich komunikatach nie informuje, że się obawia tutaj jakiegoś większego zahamowania produkcji. No i druga rzecz, oczekiwania względem fabryki w Berlinie, która już ruszyła, już są wycinane drzewa, no i też pojawiły się pierwsze protesty ekologów, to też może być taki temat, który w jakiś sposób będzie w najbliższym czasie rzutował. No z jednej strony mówimy o samochodach elektrycznych, które są proekologiczne, no a ekolodzy protestują i nie pozwalają na budowę tej fabryki. Jest wsparcie, które też może pomagać w dłuższej perspektywie spółce, wsparcie Unii Europejskiej. To też rynek motoryzacji w Europie obumiera, ma się niezbyt dobrze, a jeszcze dodatkowo jest dotowana spółka amerykańska. Około 1,5 miliarda euro będzie przeznaczone na, wprawdzie nie bezpośrednio dla Tesli, ale na budowę fabryk baterii, które no docelowo będą również wspierały między innymi tę spółkę. No jeszcze taka ciekawostka, tutaj akurat to nie ma raczej większego wpływu na kurs akcji Tesli, ale spotkałem się z taką informacją, że rząd niemiecki na liście samochodów do wyboru, gdzie historycznie zawsze rząd niemiecki jeździł samochodami niemieckimi, pojawiła się właśnie Tesla. Także to też jest taki znak przełomu i znak nowych czasów i pokazuje, jak istotna ta marka tak naprawdę staje się w tym momencie na świecie. Kończymy pierwszą część programu Artyści Rynków. W drugiej części znowu będziemy trochę mówili o koronawirusie, ale nie tylko o nim, także o innych wirusach, chorobach i epidemiach, które miały wpływ na rynki w ostatnich latach i dziesięcioleciach.